wiem, jaki będzie wyrok. I opowiem wam historię, której nikt by się nie spodziewał, bynajmniej w Częstochowie. Złożymy oczywiście na sędziego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tutaj pokażę listę. Właśnie w sprawie Eugeniusza Piotrowskiego, to jest, moi drodzy, pan, który jest tutaj w opisie. Możecie sobie przeczytać o sprawa, o co miała być. I sędzia nie zezwolił na rejestrowanie tej rozprawy, ponieważ zgodnie z wyrokiem sądowym jesteśmy mediami zarejestrowanymi. Działamy już od 4 lat, od 2 lat, ponad 2,5 roku, jak jesteśmy mediami zarejestrowanymi, a sędzia nie zezwala ze względu, że nie jesteśmy przedstawicielem mediów. Więc ja jestem ciekawa, co to jest za sędzia, bo jeżeli no po prostu mi się wierzyć nie chce, ja może wam się pokażę, bo o, moi drodzy, i przyjechaliśmy tu na rozprawę, żeby towarzyszyć panu Eugeniuszowi, który miał kolizję drogową z młodym człowiekiem, który wjechał mu w tył samochodu. Z góry zakładamy, wiadomo, że jeżeli ktoś nam wjeżdża w tak zwaną tyłek, to jest jego wina, no bo powinien zachować szybkość, odpowiednią odległość, żeby przy jakiejś nagłej sytuacji nie wjechać w drugi pojazd. I pan Eugeniusz, który został uderzony w tyłek, jak to się mówi, ktoś wjechał mu w tył samochodu, po pierwsze został oskarżony o to, że to jest jego wina, a po drugie w tej chwili tutaj ten sędzia powiedział, że my nie możemy uczestniczyć jako media, bo nie jesteśmy dla niego mediami. Więc dla kogo jest, się pytam, dla kogo jest, dla tego sędziego, kim jest sąd rejestracyjny w Warszawie, który rejestrował naszą stację telewizyjną. Z tego materiału oczywiście będziemy robić reportaż, także ta część również pan sobie nie życzy, więc nie pokazujemy pana. Jest pan policjantem i jak pan reaguje na złamanie prawa przez sędziego? Złamanie prawa prasowego. Zgadza się pan z takim sędzią? Tam idzie pan Eugeniusz, to nie wyłączamy się. Pan Eugeniuszu, będzie wyrok? Pan czeka, czy to już po sprawie jest? My mamy poczekać, no zobaczymy, ma być wyrok, tak? My będziemy robić reportaż w tej sprawie, nie pana. Pan będzie tłem. Tak. Tej sprawy, ale będziemy robić reportaż, ponieważ w tej chwili sędzia złamał prawo prasowe. Mało tego, uważając, że kolega jego, czy koledzy jego z Warszawy, którzy rejestrowali nasze medium, są nikim. Skoro my nie jesteśmy mediami, to oni są nikim. No bo co to za słowo tamtych sędziów i wpis do rejestru, wszystko, jeżeli sędzia mówi, wy nie jesteście mediami, nie macie prawa. To była sprawa o wykroczenia i mamy paragraf 357, paragraf pierwszy mówi, sędzia zezwala, nie to, że może zezwolić, to jest nakazowy paragraf. Sędzia zezwala, chyba że byłyby jakieś przesłanki, że jest tajemnica państwowa, może być złamana czy coś, no to wtedy tak.
Tutaj takich rzeczy nie było, więc sędzia nie ma prawa, nie ma możliwości powiedzieć nie. Jednak zrobił, czyli złamał prawo prasowe. No. Prawa jest bulwersująca, no tego, w związku z tym... Ale to wie pan, to jest tym bardziej, jeżeli sędzia się tak zachował, jak się zachował, narażając swoją reputację. Bo dlatego sędziego ludzie przychodzą pod sądy co każdego 18. I tu pikietują na dole, wolne sądy krzyczą. Niezależni sędziowie, wolni sędziowie. I co? I tu teraz będą przychodzić walczyć o tego sędziego? No jak, co pan powie na ten temat? Szkoda słów. Szkoda słów. Szybko narada trwała. Macie, kto prowadzi sprawę? Nie, sędzia Beata Jarosz nie prowadzi tej sprawy. To jest pan Eugeniusz. I co pan stwierdził? No, ale na mediach pokaże właśnie dowody. No, proszę, to się w głowie ale nie mieści. Ale znaczy pan jest winny, tak? Tak, tak. Rozumiem. I to był sędzia Synakiewicz. Tak. Ten sędzia co miesiąc 18. Żeby bronić jego interesów. Tak, tak. No, to będzie ludzie przychodzą, krzyczą również w jego imieniu, tak. Żądają poszanowania prawa. Tak. A sam ten sędzia łamie prawo prasowe. Fajne. Gdyby nie było to takie tragiczne, to byłoby śmieszne. To folwark zwierzęcy My Orwella. My jeszcze z panem Eugeniuszem się będziemy widzieć, ponieważ pan Eugeniusz ma cudowną pasję i tą pasję pokażemy, ale na razie nie będziemy o tym wspominać. Trzymajcie się, moi drodzy. Dziękujemy panu Eugeniuszowi za zaproszenie. No, a sprawa jest rozwojowa, bo my tego nie zostawimy. Sędzia złamał prawo prasowe i będziemy dochodzić swoich praw i tego nie zostawimy. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, z Sądu Okręgowego właśnie. Dziękujemy sędziemu Synakiewiczowi za to, że my już nie jesteśmy mediami, że on zdecydował. Wszystkiego dobrego, na razie, moi drodzy. Rozpoczynamy nasze tutaj z wami spotkanie, może to nie jest spotkanie, chcemy wygłosić oświadczenie jako redakcja Częstochowa Infowideo. Z nami powinna być tu jeszcze Ania Wójcik. Niestety Ania nie może dzisiaj być, bo ma rodzinne, bardzo ważne sprawy. Z tego miejsca też jeszcze raz kondolencje Aniu. Adam Zajączkowski, życzymy zdrowia, jest w szpitalu. Mam nadzieję, że szybko się wykurujesz i do nas wrócisz. Arkadiusz Siorek pracuje, więc nie mógł z nami być, ale jest z nami Marek Formicki, Marek Wojtal, Edward Tatarowicz i ja, Katarzyna Lasocka, jako redaktor naczelna redakcji Częstochowa Infowideo. I proszę państwa, chcieliśmy na pierwszym miejscu powiedzieć o sytuacji, która wydarzyła się przedwczoraj w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, gdzie nasza redakcja została wyproszona z sali rozpraw. Sprawa była błaha, ale karna. Nie była niejawna, więc mieliśmy prawo uczestniczyć i rejestrować ją z 357 paragraf 1. Sędzia niestety wyprosił nas, nie zezwolił na przebywanie na sali. Mało tego, sędzia Sądu Okręgowego, pan Synakiewicz, wprost powiedział, jest to w protokole, że my nie jesteśmy dla niego mediami, redakcją żadną.
A panie Sennakiewicz, ja nie będę pana sędziowskiego stanu negować. Na pewno pan jest sędzią Sądu Okręgowego, ale to jest postanowienie o naszej rejestracji praktycznie 2 lata temu. W 2021 roku zostaliśmy zarejestrowani jako pismo prasowe, jako redakcja dziennika, który będzie w internecie wydawany codziennie, czyli codzienne wydania. Pan to neguje, więc nie wiem na jakiej podstawie, więc na pewno będziemy w tej sprawie pisać pismo i domagać się jakichś przeprosin. Co można, rozmawiałam dzisiaj z prezesem Sądu Okręgowego. Niestety wychodzi na to, że jeżeli ktoś jest sędzią, no to nic nie można uczynić. Jedynie co, to o tym mówić i my będziemy mówić na łamanie prawa na sali sądowej, ale też na łamanie prawa ogólnie w przestrzeni będziemy o tym mówić i cicho siedzieć nie będziemy. Następną sytuacją, proszę państwa, jest to, a jeszcze bardzo by było fajnie, gdyby również wolne media zainteresowały się tym, ponieważ zaczynają być i słyszymy, są słuchy w Szczecinie, w Przemyślu, gdzie podobne sytuacje się dzieją i powoli stają się taką tradycją jakby sądów białoruskich. Nie możemy do tego dopuścić. Następna sytuacja, moi drodzy, to są wszelkiego rodzaju powiastki, również z kancelarii prawnych. Tutaj mamy akurat kancelarię adwokacją Kowalski. Też chcemy zwrócić się do kancelarii Kowalski. Moi drodzy, droga kancelario, my jesteśmy redakcją, a nie my jesteśmy Katarzyna Lasocka. Także zapraszamy do odpowiedniego pisma, a nie przechodzenia do porządku dzielnego, że wzywacie na świadka Katarzynę Lasocką, gdy Katarzyna Lasocka to jest redaktor naczelna Częstochowa Infowideo i proszę nas tak traktować jako redakcję, chyba że uważacie, że sądy, które rejestrowały naszą działalność, to nie są sądy. W tej chwili w Polsce się różnie dzieje, że sądy mogą nie być sądami, więc może taką macie, widzimy się i nie będziecie tych sądów również orzeczeń respektować. I cóż, oświadczenie jest takie następujące, że za wszelką cenę, choćby nie wiem co będziecie wszyscy robić, żeby zastraszyć wolne media, żeby nie pokazywać poszkodowanych przed sądami, żeby nie pokazywać poszkodowanych w jakichś sytuacjach, czy to drogowych, jak pan Piotrowski, gdzie sytuacja i ta sprawa jest bardzo dziwna, tym bardziej, że nie zostały te media dopuszczone, żeby tą sprawę pokazać, tym bardziej jest w szarości się to mieści. Ale może oddam głos, bo dużo mówię kolegom, co powiedzą na takie traktowanie i takie zasady w stosunku do mediów. Ja na pewno się nie zgadzam na standardy białoruskie czy rosyjskie. W granicach prawa dozwolonego w Polsce będę działał jako, powiedzmy, redaktor Częstochowa Infowideo. Chciałem tylko powiedzieć, że nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon uszanował i przekonał się, co to znaczą wolne media. Przypominam, afera Watergate, to dla tych, którzy nie, to niech sobie poszukają, że to wolne media i niezależni dziennikarze doprowadzili, że prezydent Nixon jako jedyny prezydent w historii USA podał się sam do dymisji po tym, co odkryły i opisały wolne media. To wszystko, co mam do powiedzenia. Edziu? Ja tylko mógłbym się zgodzić w zasadzie z tą tezą i no nie podoba mi się to, że przedstawiciel sądu, kimkolwiek by on nie był, a jest prawdopodobnie sędzią, w taki bezczelny sposób potraktował media, a przypuszczam, że jakby było to ze zderzeniem osoby cywilnej, to tak samo by potraktował, albo że jeszcze i gorzej. Także tutaj mojej zgody absolutnie na takie traktowanie w sądach nie ma i nie będzie. To nie są czasy PRL-owskie, gdzie się ustawiało
że tak powiem, sprawy i robiło się to, co się chciało z obywatelem. Niestety, już mamy to za sobą i nie chciałbym wrócić do tych, nie chciałbym, żeby my wrócili do tych czasów PRL-owskich. Marek? Ja się wypowiem może w tym temacie w ten sposób, że jeżeli redakcja Częstochowa Info i Wideo jest prawnie zarejestrowana w paragrafie sądowym, ma dokumenty na to, że są wolne media, że są wolnymi mediami, to na jakiej podstawie pan sędzia twierdzi, że my nie jesteśmy żadnymi mediami? Na jakiej podstawie, skoro sąd w Warszawie nas zarejestrował według dokumentów, więc spełniamy wszelkie wytyczne, że jesteśmy wolnymi mediami, to na jakiej podstawie dyskryminuje się niezależnych dziennikarzy? To można powiedzieć, że takie właśnie standardy odbywają się w głębokiej Rosji, Białorusi, no i wcześniej też za czasów jeszcze zniewolenia Ukrainy w Ukrainie i w takich dziwnych krajach, że tak powiem. Natomiast tak chciałbym tutaj nadmienić, że żyjemy w Polsce i jeżeli ktoś, jakaś redakcja starała się o to przed Sądem Najwyższym w Warszawie, aby zarejestrować swoją działalność i otrzymała zgodę, więc należy taką zgodę uszanować, bo są na to dokumenty, że jesteśmy wolnymi mediami. I tyle chciałbym powiedzieć w tym temacie. Ja chciałam się jeszcze zwrócić do policji w Kłobucku, komisariatu w Kłobucku. Panowie policjanci, macie do czynienia z redakcją Częstochowa Infowideo, z redaktor naczelną, która wtedy nagrywała to wszystko i prosimy i proszę kierować wszelkie pisma na adres redakcji i redaktor naczelna Katarzyna Lasocka, a nie na prywatną osobę, bo Katarzyna Lasocka nie była jako prywatna osoba i proszę to uszanować. Jeszcze raz pisemnie też o to się do Państwa zwrócimy. To jeszcze ja słowo. Mów. My nie nazywamy się Baran, który tam w Kłobucku działa, tylko jesteśmy redakcją, która jest zarejestrowana. I to są dwie różne sprawy. Może policji się coś pomieszało w Kłobucku i dlatego w ten sposób zadziałała. Nie, to są, Edziu, to są typowe metody zastraszania, żeby przestać pewnych rzeczy robić, bo na redakcji się tego nie da zrobić, a na prywatną osobę się da. I dlatego jestem wezwana jako świadek, a nie jako obwiniona czy oskarżona. A dlaczego? Bo świadek nie może przyjść z osobą, z pełnomocnikiem ani z prawnikiem na taką rozmowę. I to są metody białoruskie, panowie i panie. I apel nasz do wszystkich mediów, do wszystkich wolnych mediów. Kontaktujcie się z nami, monitorujcie naszą sytuację, ponieważ we wszystkich akcjach, we wszystkich protestach w stosunku do wolnych mediów braliśmy w nich udział, bo bez względu na to, jaki jest profil danych mediów, wszystkie media mają prawo mówić o tym, co chcą i że nikt nie może im niczego narzucać, w jaki sposób mają pracować. I druga, ostatnia sprawa. Przepraszamy naszych widzów, że dzisiaj nie będzie odcinka Raków, nie tylko dzielnica, nie tylko klub, ponieważ ze względu na sytuację naszej koleżanki i innych jeszcze właśnie wynikłych spraw zmuszeni byliśmy ten odcinek upublicznić jutro. Przepraszamy Was, nie zniknie. Gość, co ma powiedzieć, będzie zapytany i odpowiedzi padną. Zapraszamy Was jutro na 17. A Was, moi drodzy, wszystkie media i oczywiście wszystkie instytucje, które zostaną w tym poście, w tym live'ie oznaczone, prosimy, monitorujcie, ponieważ nam coś się wydaje, że coś się zaczyna oddolnie, zaczyna się dziać. Prasowe pewne tytuły zostały wykupione, już troszeczkę inaczej piszą. My nie mamy zamiaru inaczej mówić i zwracać na inne rzeczy uwagę. Zwracamy na to, na co my uważamy, będziemy zwracać uwagę. Dziękuję
Wam za obecność, koledzy, i pozdrawiamy kolegów nieobecnych i koleżankę. Żegnamy się z Wami. Pamiętajcie, bądźmy razem wszyscy, bo wtedy możemy żyć w normalnym kraju. Jak będziemy osobno, niestety, ale coś się tutaj w tym naszym kraju będzie zmieniać. Dziękujemy bardzo za obecność Waszą. Dziękujemy i bądźcie z nami. Do widzenia. Do widzenia.